Dom rybaka, historia taka. Bohaterowie komiksu są tym razem we Władysławowie, które obchodzi jubileusz 60-lecia otrzymania praw miejskich. Mieszkaniec oprowadza znajomą turystkę po domu rybaka, opowiadając jej o historii tego miejsca oraz o historii powstania Władysławowa. Witam cię we Władysławowie, które w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia jako miasto. Wprawdzie na mapach pojawiło się kilkaset lat temu, ale dopiero w 1963 roku otrzymało prawa miejskie. Witaj. Witaj. Jesteś gotowa na kolejną podróż w czasie? Gotowa. Prowadź. Świetnie. Naszą podróż zaczniemy od miejsca, przed którym stoimy. Od domu rybaka. Ale zanim oprowadzę i opowiem o jego historii, przybliżę ci dzieje Władysławowa. Powstało ono z połączenia różnych kulturowo i historycznie części. Najstarszej rybackiej wielkiej wsi, rolniczych wsi Poczernino i Cetniewo, osady przyportowej oraz międzywojennego letniska Halerowo. A sama nazwa Władysławowo skąd pochodzi? Od imienia króla Władysława IV, który spodziewając się najazdu Szwedów, w 1635 roku nakazał budowę twierdzy Władysławowo i Kazimierzowo. Pierwszą w pobliżu chałup, a drugą w pobliżu Kuźnicy. I zachowały się do dzisiaj? Tak, a przynajmniej fragment twierdzy Władysławowo, usytuowany pod lasem przed chałupami. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli go oglądać. A teraz opowiem ci o innych historycznych miejscach. Wyobraź sobie, że jest rok 1920, dzień po pamiętnych zaślubinach Polski z morzem. Generał Józef Haller udał się do wielkiej wsi, gdzie odbył pierwszy rejs po Bałtyku pod polską banderą. Towarzyszący mu podpułkownik Henryk Bagiński, zachwycony pięknem krajobrazów widzianych z pokładu Kutra, Gwiazda Morza, zakupił 20 hektarów ziemi w pobliżu wielkiej wsi, które na cześć dowódcy otrzymały nazwę Halerowo. Swoją parcelę miał tu również generał Haller, na której postawił drewniany dom letniskowy Halerówkę. Dzisiaj mieści się w niej Muzeum Pamięci Generała. Halerowo szybko stało się ulubionym letniskiem Polaków. W 1926 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Halerowa, którego celem był rozwój osiedla. Zbudowano stację kolejową, drogi, wille i pensjonaty, kaplicę świętego Wojciecha, założono park rekreacyjny. Oficercka osada stała się ekskluzywnym kurortem dla wysokich rangą wojskowych, warszawskiej elity, literatów i artystów. A dom rybaka nie powstał z rozwojem letniska? Nie. To stało się później i związane było z rybackim charakterem tego miejsca. Polsce potrzebny był port rybacki od strony pełnego morza. Dzięki nieustającym petycjom tutejszych rybaków prace nad budową portów w Wielkiej Wsi rozpoczęły się w 1936 roku, a otwarcie nastąpiło 3 maja 1938 roku. Nowy port nazwano Władysławowem na cześć króla Władysława IV. Dzięki portowi rozwinęło się tu rybołówstwo i przetwórstwo, a wiele osób znalazło zatrudnienie. Stąd między innymi wynikła potrzeba budowy hotelu dla rybaków. I nazwano go domem rybaka. Zdziwisz się. O, zdziwisz się. Początkowo dom rybaka przybrał nazwę Popielówka od nazwiska jego pomysłodawcy, ministra żeglugi Mieczysława Popiela. Budowa domu rybaka trwała od 1953 do 1957 roku. Jak to tamte lata, gmach wybudowany został z ogromnym rozmachem i przepychem wnętrz. I na pewno widoczny był z daleka? To prawda. Majestatycznie górował nad miastem, a wielu porównywało go żartobliwie z Pałacem Kultury i Nauki. Nie widzę podobieństwa. Natomiast więcej cech wspólnych ma według mnie z londyńskim Big Benem. Może mniej niż więcej, ale wróćmy do funkcji domu rybaka. Posiadał 150 miejsc hotelowych, kawiarnię
i dwie sale jadalne. W jednej z nich uwagę zwracała fontanna, przy której siadywali bywalcy fajfów i dancingów. Fajfów? Co to takiego? Fajfy to inaczej wieczorki taneczne. Określenie to było często używane w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. To dlatego nie spotkałam się z tą nazwą. Dancingi w domu rybaka były bardzo popularne i znane wśród mieszkańców i odpoczywających tu wczasowiczów, którzy z rozrzewnieniem wspominają je do dzisiaj. Wielu z nich właśnie tutaj poznało swoją pierwszą miłość. Są też związki, które przetrwały do czasów obecnych. To piękne. A co jeszcze oprócz pokoi hotelowych mieściło się w domu rybaka? Był tu też ogród zimowy, w którym po latach organizowane były dyskoteki. Potem miejsce to zajmowała filia jednego z banków. Funkcjonowało kino, a w sali widowiskowej odbywały się koncerty, zabawy gwiazdkowe i karnawałowe dla dzieci. Była biblioteka, która istnieje do dzisiaj. Poniżej parteru prosperował bar z daniami na miejscu i na wynos. Na piętrze znajdował się gabinet fryzjerski, a w wieży, której szczyt pełnił funkcję nawigacyjną, kursowała winda, jedyna wówczas w okolicy. To musiała być nie lada atrakcja. Masz rację, zwłaszcza dla najmłodszych. Od 1993 roku dom rybaka całkowicie zmienił swój charakter i funkcję. Nastąpiło jego przekazanie przez przedsiębiorstwo połowów i usług rybackich Szkuner na cel siedziby władz samorządowych. Uroczyste otwarcie nowej rezydencji odbyło się, jak dobrze liczymy, w 30-lecie istnienia Władysławowa jako miasta. Od tego czasu mieści się tu urząd miejski. Na parterze jest biuro obsługi interesanta, siedziba Straży Miejskiej oraz ośrodek pomocy społecznej. Na pierwszym piętrze niezmiennie znajduje się biblioteka, a obok, w dawnej sali kinowej, odbywają się sesje Rady Miejskiej. Sporą część na tym poziomie zajmuje przychodnia lekarska z oddzielnym wejściem z tarasu. Na kolejnych dwóch piętrach znajdują się biura urzędu, a w dawnym ogrodzie zimowym mieści się klub seniora. W budynku, podobnie jak w wieży, zainstalowana została winda. A propos wieży, co się tam dzisiaj mieści? Biura, usługi, muzea oraz jedna z większych atrakcji Władysławowa. Taras widokowy, usytuowany ponad 40 metrów nad ziemią, z pięknym widokiem na morze, zatokę, miasto i Półwysep Helski. Zaraz cię tam zabiorę. Sama zaś wieża ma 63 metry wysokości. 63 metry. Łatwo zapamiętam, bo prawa miejskie miasto otrzymało, jak mówiłeś, w 1963 roku. Prawda! A teraz chodźmy już na wieżę. Sama zobaczysz ten niecodzienny widok. Spójrz, jak dzisiaj budynek pięknie się prezentuje. W ostatnich latach przeszedł ogrom prac remontowych, od wymiany drzwi i okien przez termomodernizację, hydroizolację i poprawę elektryczności. Polepszył się jego stan techniczny, bezpieczeństwo i energooszczędność. Nowa elewacja, zachowana w pierwotnym stylu, renowacja tarasów, schodów i balustrad sprawiły, że wizerunek domu rybaka zyskał na estetyce. Dopełnieniem tego jest zainstalowana nocna iluminacja, która jeszcze piękniej podkreśla architekturę budynku. Dom rybaka w nowej odsłonie jest chlubą mieszkańców Władysławowa. Ojej, co to? To nasz piękny hejnał, który rozbrzmiewa z wieży. Został reaktywowany właśnie z okazji 60-lecia miasta. A w alfabecie Morsa brzmi on ni mniej, ni więcej, tylko wła, wo, wo, woła. Fantastycznie. Zawsze masz dla mnie jakąś nowinkę. Ciekaw jestem, co powiesz, gdy obejrzysz panoramy miasta. Przekonamy się. O, tak. Zapraszam.